przyspieszenia, ale to też nie jest pozbywanie się w głupi sposób piłki, żeby za chwilę go gonić i starać się odbierać. Paweł Brożek uniknął spalonego. Brożek, ćwielok! I kto wie, być może teraz jest po sprawie, jeśli chodzi o tę rywalizację na stadionie przy Alei Unii. Sprawa jedyna do rozstrzygnięcia jest taka, czy nie był na spalonym Paweł Brożek, kiedy urywał się na lewym skrzydełku. Wrzutka cudowna, mierzona co do centymetra. Tak jak wczoraj co do centymetra również Paluchowski na Legii dograł do Gizy, również bo to jest bardzo trudne dośrodkowanie ze skrzydeł. I to co zrobił w piątek Rafał Murawski, rzucając tak piłkę na nos do Roberta Lewandowskiego. Wychodzi zza linii obrony Paweł Brożek, nie ma offside'u. Marcin Adamski jest ostatnim zawodnikiem przed Bogusławem Wyparłą. Tak jest, ale tu przede wszystkim brawa dla Pawła, no, ten odpowiednie podanie tutaj nie miał. Naprawdę trudnej sytuacji Piotrek Świeloch, chociaż wiemy, że na ślizgu ratował tą piłkę. No znacznie łatwiejszą miało choćby w Gliwicach, kiedy Wisła remisowała 1-1 z Piastem, a on z 4 metrów nie potrafił wbić piłki też po jakimś takim fenomenalnym dośrodkowaniu.